W studiu telewizji internetowej TVS24 Wojciech Fortuna chcemy Państwu przekazać bardzo cenne i ciekawe informacje. Otóż w tym roku czwarta edycja Alei Gwiazd zostanie odsłonięta. Będą tam znane postaci, bardzo wartościowe postacie sportu. W związku z tym poprosiłem inicjatora tego przedsięwzięcia, czwartego już przedsięwzięcia mistrza olimpijskiego z Sapporo Wojciecha Fortuna, żeby trochę nam przybliżył, kiedy to będzie, kto tam będzie odsłonięty, jak to powstało, czy z problemami, czy bez problemów, komu trzeba podziękować. No więc tak jak powiedziałeś, jest to czwarta edycja naszej Alei Gwiazd. Do tej pory odbyły się trzy edycje, mamy 25 płyt. Wspaniałych sportowców, mistrzów olimpijskich, wicemistrzów, medalistów, mistrzów świata. Teraz mamy przygotowane 12 płyt. 12 płyt naszych czempionów, byłych medalistów olimpijskich. 12 płyt to 12 nazwisk. 12 nazwisk sportowców, którzy reprezentowali nasz kraj i promowali naszą piękną ojczyznę za granicą i nie tylko, i na naszych arenach krajowych. Wszyscy się zgodzili, może ja przybliżę Państwu te nazwiska, kto będzie w tym roku. Może zanim przybliżymy te nazwiska, to te nazwiska nie biorą się z sufitu. Jest kapituła powołana przez Ciebie, przez Twoją fundację i może zacznijmy od tego, że to kapituła wytypowała nazwiska tych sportowców, którzy w tej alei naszej, no już można powiedzieć, zaczyna się robić słynna ta aleja. No tak, oczywiście. Kapitułę stanowią i kto? Na pewno Wojciech Fortuna. No oczywiście, nie sam jestem w tym, nie wybieram sam nazwisk, jest 5 nazwisk. Kapituła, która wybrała sportowców, to Kazimierz Kowalczyk, wielokrotny szef misji olimpijskiej, Janusz Kochan, szef Podlaskiej Rady Olimpijskiej, pan Bogdan Szulęcki, Podlaska Rada Olimpijska. No i oczywiście ja, wybieramy te nazwiska, wspólnie wydzwaniamy, pytamy sportowców, rozmawiamy na piknikach, czy wyrażą na to zgodę. Także nieprzypadkowo się biorą te nazwiska. Przypadkowo tutaj nie ma, wszystko jest przemyślane i sam nie mogę sobie z księżyca brać tych nazwisk, po prostu wybiera to kapituła. Ale poszliście jeszcze z tego, co wiem, taką drogą, że no trzeba trochę i tych nazwisk z województwa podlaskiego, żeby tą ziemię podlasko też promować i reklamować. Oczywiście, dlatego mamy tutaj dwóch, na Podlasiu mamy tutaj dwóch mistrzów świata, drużynowych i indywidualnych, dwóch młodych strongmenów. To są mistrzowie świata z lat 2018-19, to jest Grzegorz Skowroński i Konrad Paszkiewicz Augustowa. Ci sportowcy muszą być uhonorowani, chociażby z tego względu za ich ciężką pracę. Ja też bardzo lubię tę dyscyplinę, jak nasz czempion Pudzianowski pięciokrotnie został mistrzem świata, wszystkie edycje oglądałem. I chciałem bardzo, żeby doprowadzić. No Pudzianowski to już jest firma, a Podlaski też są mistrzowie świata. Oczywiście to się na ten temat mało mówi, ale warto ich uhonorować za to, że tak ciężko harują, pracują. Ja oglądałem treningi tutaj tych chłopaków. To jest ciężka harówka, ciężka praca. A kto wpadł na taki wspaniały pomysł, żeby uhonorować jednak z województwa podlaskiego, ale no już mistrzów świata? No jeżeli sama nazwa naszej alei, że jest to Aleja Medalistów Olimpijskich dla uhonorowania i medalistów mistrzów świata, to same te tytuły, te ich tytuły mistrzów świata, wicemistrzów świata kwalifikują się do tego, żebyśmy mogli ich tutaj gościć.
Oni się oczywiście zgodzili, ja się bardzo ucieszyłem i stąd mamy 12 nazwisk. Ale nie odpowiedziałeś mi na pytanie, czyja to inicjatywa była taka jednostkowa? Kto wpadł na taki wspaniały pomysł? Ja nie chciałbym się ze wszystkim chwalić, ale ja, to była moja inicjatywa, dlatego podałem te nazwiska do kapituły. Przemyślała kapituła. Spotkaliśmy się wtedy na zebraniu Podlaskiej Rady Olimpijskiej w Białymstoku i jednogłośnie przegłosowaliśmy, że tych sportowców uhonorujemy tutaj. Poza tym i nawet pan marszałek wspiera tą naszych sportowców tu z Podlasia i mówi róbcie. Ja się z tego bardzo cieszę. No, ale tu trzeba dodać, że no, nic bez marszałka by się nie odbyło, bo marszałek to jest gospodarz tego terenu. Ośrodek podlega pod urząd marszałkowski. Tutaj... No to dlatego przy okazji specjalne podziękowania dla pana marszałka, bo to już nie pierwszy raz nam pomaga i finansowo oczywiście, bo bez sponsorów niczego byśmy nie zrobili. Ale jest to dla mnie zaszczytem, że parę razy w roku mogę się spotkać z panem marszałkiem, uścisnąć jemu dłoń, podziękować za to, co robi dla naszego sportu, dla naszej Suwalszczyzny, bo w Suwałkach jest Aleja Gwiazd i dla całego Podlasia. Jestem mu bardzo wdzięczny i chciałbym, żeby w następnych latach też z nami współpracował i myślę na pewno, że bardzo chętnie będzie to robił. Panie marszałku, jeśli pan nas słyszy i widzi, to w imieniu tych sportowców, tych, którzy będą, odwiedzą już Szelmet, którzy odwiedzili, no należą się wielkie ukłony i podziękowania, bo to, co robi Wojciech Fortuna, a pan go wspiera, to jest mistrzostwo świata. Było wszystko zaplanowane, bo to musimy i z urzędem, i z prezesem Szelmentu, wszystko, daty, terminy, ale w związku z pandemią to wszystko zostało odwołane, jak i pikniki olimpijskie i inne wszelkiego rodzaju sporty letnie, więc wszystkie terminy zostały, wymusiła sytuacja. Ja bardzo chciałem podłonto 300-lecia Suwałk. Ale w związku też, że u nas nie było miejsca w tym czasie dla sportowców w naszym hoteliku, więc to zrobiliśmy z datą na 14. Dobrze, zapraszamy teraz wszystkich miłośników sportu, ale i nie tylko, do Szelmentu. Całe Suwałki zapraszamy, bo w całe Suwałki w większości pomagają. Pan prezydent Suwałk, oczywiście zawsze, wójtowie, którzy też nam nie odmawiają, pomagają, żeby te płyty były. No wiemy, że pan prezydent pomaga co roku jakąś tablicę, ale w tym roku chyba nie, no bo ma swoje wielkie uroczystości. No to z sytuacją, jaka zaistniała, ale zawsze nas wspierał i ja też wspieram pana prezydenta we wszystkich działaniach, bo gdzie jest tylko impreza, pan prezydent Suwałk nie zaprasza i biorę udział w różnych sportowych imprezach, ale bardzo chciałem podziękować tutaj panu prezydentowi za piękną nazwę ronda, które się buduje i nazwa, które będzie, tak? Które będzie i ta nazwa właśnie to jest właśnie związana też z naszym polskim sportem, z naszymi sportowcami. Rondo Olimpijczyków. Ja myślę, że jak ci nasi sportowcy się tutaj zjawią we wrześniu, to ja poproszę pana marszałka, pana prezydenta, żeby nasi sportowcy mogli tam flagę we wrześniu na tym rondzie się spotkać, wciągnąć flagę polską, oddać honor i to też jest fajna sprawa, gdzie tylu Olimpijczyków
przyjechało po to, żeby tutaj... Panie prezydencie, następny, kolejny pomysł pana Wojtka Fortuny, rondo olimpijczyków. Zjawia się olimpijczycy polscy na tym rondzie. Kilka nazwisk bardzo cennych w świecie sportowym. Tak, mamy tutaj już nie tylko narciarzy, mamy tutaj łyżwiarzy i teraz właśnie będzie odsłonięta płyta pani Elwiry Seroczyńskiej, łyżwiarka z 60 roku ze Skłowa, ale i wicemistrzyni olimpijska. Prawdopodobnie byłaby też mistrzynią olimpijską, gdyby się nie przewróciła w drugim biegu. Wcześniej, w zeszłym roku odsłanialiśmy Herenkę Pilejczykową, to razem koleżanki z tej olimpiady były. Pani Elwira, to jest świętej pamięci zawodniczka, będzie odsłonięta na pewno. Ale może dodajmy jeszcze, tą gwiazdę będzie odsłaniał były szef Komitetu Olimpijskiego. Tak, pan Andrzej Szalewicz oczywiście bardzo chciał, pani Szalewiczowa chciała, no i oczywiście będzie też syn zaproszony z mężem, przyjadą tutaj do nas. I to są właśnie ludzie sportu. Nie zdarza się to chyba przy okazji innych Alei Gwiazd, ale tutaj Szelment naprawdę robi promocję wielką dla Suwalszczyzny, dla kraju, można powiedzieć i dla świata, bo i w tym roku będziemy mieli zawodnika polskiego, ale który mieszka za granicą. Oczywiście. No i jeszcze tu na kolejne nazwisko to Jan Domarski, piłkarz, brązowy medalista z drużyny Kazimiera Górskiego, też oczywiście przyjedzie do nas. Pani Krystyna Danilczuk-Zabawska, oczywiście suwalczanka, mieszkająca w Białymstoku. To znaczy ona nie suwalczanka, a ucząca się w Suwałkach. Wychowanka pana Jerzego Broca, tak. Liceum Ekonomiczne Suwałki. Można powiedzieć suwalczanka. Pięciokrotna olimpijka. Czterokrotna, przepraszam. Lekkoatletka, wicemistrzyni świata halowa, więc nie może jej tutaj zabraknąć w tej naszej Alei Gwiazd. W tym roku będzie z nami na pewno. Będzie też pięściarz Janusz Zarankiewicz, pięściarz super ciężkiej wagi, brązowy medalista olimpijski z Seulu. No następny to jest skoczek Stanisław Daniel Gąsienica, brązowy medalista mistrzostw świata. To się nazywała jeszcze Czechosłowacja wtedy. Szczypskie Pleso, Staszek w 70 roku zdobył srebrny medal mistrzostw świata w skokach narciarskich, jest to kolega klubowy. Oczywiście następnego piłkarza tutaj mamy, Kazimierz Kmiecik. Trzy medale olimpijskie, tak. Złoty medal olimpijski, srebro, brąz, także Wisła Kraków, to jest też moja ulubiona... Wisełka. Janusz Gerard Peciak, mistrz olimpijski, czterokrotny mistrz świata w dziesięcioboju nowoczesnym, będzie naszym gościem, będzie odsłaniał. Wiele lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych. To nie są wszystkie nazwiska. Chcemy państwu rąbka tajemnicy uchylić. Jeszcze będzie okazja, żeby z panem Wojtkiem rozmawiać już. Te gwiazdy zostaną zamontowane, to zrobimy relacje. I zaprosimy jeszcze państwa, może się zdarzy taka okazja, że któryś ze sportowców będzie wcześniej, to prosimy tutaj do studia, ale już dzisiaj zapraszamy, a dzisiaj jeszcze prosimy, żeby pan Wojtek mógł podziękować, dzięki którym powstała ta aleja. Znikąd się nie wzięła, z nieba nie spadła, dużo ludzi nad tym mówiliśmy pracowało. O prezydencie, mówiliśmy o marszałku, wójcie, tak. O marszałka, może jeszcze... Te osoby prywatne, które własne pieniądze poświęcają, żeby powstała ta aleja. No oczywiście nie mogę tutaj nie podziękować panu prezesowi Widier, czy Tomaszowi Frankowskiemu, naszemu europosłowi, bo oni też na to się składają, też będą... Ale prezes Tatrzańskiego Związku Narciarskiego. Prezes Tatrzańskiego Związku Narciarskiego Andrzej Kozak, który ufundował wraz z... Ewenement w tym roku, ciekawostka, nigdzie w Polsce czegoś takiego nie ma. Wraz z Mirosławem Sienkiewiczem, z panem Nadreśniczym z Białegostoku ufundował obelisk mojego trenera Janusza Forteckiego, za co mu serdecznie chciałem podziękować, nic by bez tego nie było.
Andrzej obiecał jako szef Tatrzańskiego Związku, że będzie brał udział, odsłoni obelisk, już, który jest już dzisiaj zamontowany, i ludzie, którzy zatrzymują się koło Alei Gwiazd, czytają, co tam jest napisane. Janusz Wortecki, trener Wojciecha Fortuny, gąsienicy Daniela Stanisława, wychował wiele pokoleń olimpijczyków. Nie dawało mi to spać, żeby to nie było. To musiało tutaj zostać. Ja, kiedy byłem na pogrzebie swojego trenera, powiedziałem, że coś takiego tu powstanie na Suwalszczyźnie, skoro tam nikt tego nie podjął, takiej decyzji. Udało się, jest, będzie. Tak samo jak i Piotr Stanisława Marusarza, płyta jest mojego trenera. A to dlatego, że Stanisław Marusarz to był pierwszym Polakiem, który zdobył srebro na Mistrzostwach Świata i był też trenerem Janusza Forteckiego. A Janusz Fortecki jest trenerem moim, więc koło zamyka się w Szermencie. Zamyka się to koło i o takich ludziach należy pamiętać, dlatego ta aleja powstała. Powstała Aleja Gwiazd, powstał obelisk, ale warto jeszcze przypomnieć, że pan Wojciech Fortuna jest kustoszem w Szermencie. No, powstała tutaj, jak tylko ośrodek został wybudowany. Ja chciałem też, szukałem górki, gdzie będę mógł sobie na nartach pojeździć i tam dyrektor Wojciech Szczepkowski zaprosił mnie na tą uroczystość i ja już stamtąd nie wypadłem, że tak powiem. Zaproponowali mi, żebym ja coś tutaj robił, więc pomyślałem o takiej wystawie o historii sportu. Od Marusarza do Małysza i Stocha. Też śmiało możemy powiedzieć, że w Polsce nie ma czegoś takiego. Takiego czegoś nie ma. Jest Muzeum Sportu, gdzie są przepiękne rzeczy. W Warszawie, w Zakopanem jest Muzeum Tatrzańskie, ale to, co tutaj zebrałem, to są drogocenne rzeczy. To są drogocenne rzeczy. Każdy olimpijczyk dał mi, podarował mi część swojego sprzętu sportowego, są medale Mistrzostw Świata, wszystkie od Marusarza po Kamila Stocha, bo takie są zawsze, medale Mistrzostw Świata są ciągle jednakowe, płatki śnieżne. Są stroje olimpijskie, są fotografie, o każdym zdjęciu ja mogę 5 minut mówić. Tu ludzie z Zakopanego przyjeżdżają nawet. Przyjechało tutaj 12 górali na motocyklach, na harlejach i między innymi doktor Winiarski, lekarz kadry narodowej skoczków, który obiecał, że znów w sierpniu będzie, bo już dzwonił i znów im obiecałem wizytę w Szermencie, bo aleja się powiększyła, chcą to obejrzeć, znają tą naszą wystawę i mówią wszyscy, że im się to bardzo podoba. Ja mam spotkania, teraz ostatnio ta pandemia troszkę to wstrzymała, ale już spotkanie 30 czerwca mam umówione. I będę się spotykał nadal z ludźmi, którzy będą chcieli posłuchać na temat polskiego narciarstwa, na temat historii sportu, bo zawsze mówiłem, że historia sportu to historia Polski i trzeba o tym mówić. Państwo, jeśli jest ktoś aktywny, ile potrafi zrobić dla środowiska, ile potrafi zrobić dla Polski, bo jednak to jest wielka, wielka, wielka promocja świata sportowego i ocalenie dla potomnych tych sportowców, którzy przynosili nam chwałę i chlubę. Tak, i jeszcze raz dziękuję tym Suwalczanom, którzy mi tu w tym wszystkim pomogli, bo jakoś tak jest, że ludzie są tutaj dobrzy i chcą, żebym ja to robił, co robię, dlatego serdecznie wam dziękuję, już nie będę nazwiskami operował, ale gdzie ja jestem na imprezie, to zawsze gdzieś coś sportowego się dzieje, jak nie lekkoatletyka, to jakiś mecz, czy u nas zawody. Także serdecznie zapraszam. Zapraszamy na 14. Przypominamy, 14 września. A gdyby jeszcze coś się zmieniło, to poinformujemy. My już do końca lipca roześlemy zaproszenia, dlatego że chciałbym, żebyście wcześniej się przygotowali. Naprawdę warto przyjść, zobaczyć i młodzież, żeby sobie mogła porozmawiać z tymi sportowcami, podpisy zebrać, bo tak się zawsze dzieje, że nasi tutaj miejscowi, którzy sportowali,
sportowcy i nie tylko przyjeżdżają, to sobie młodzież zbiera autografy, fotografują się. Miłe jest to bardzo, a w Szermencie jest pięknie, więc teraz mogę tylko Państwa zaprosić na narty wodne, bo to już wszystko powoli rusza, już są chętni. Zapraszamy, Szerment jest otwarty. Dziękujemy, do zobaczenia w Szermencie. Dziękuję i zapraszam.